Witam bardzo gorąco w grze 3D Lemmings w wersji na PC DOS. No więc spróbujmy stawić czoła tej produkcji. Co my tu mamy? Opcje, jakiś kod do wpisania. Kod, co to za kod jest? O, return, kiedy wpiszesz, tak? O, fajnie zrobione. Ale chyba to nie jest ten kod. Password incorrect, niestety. Jest jakaś pomoc. Help. Aha, lewy przycisk myszy. Prawy przycisk myszy albo... Aha, to są obroty. Shift, camera movement, restart level. Dobra, Armageddon, wirtualny lemming, cokolwiek to znaczy. Dobra, zobaczmy jak wygląda ta gra. Jeszcze mamy jakieś opcje, ale tutaj widzę, że są tekstury, jakieś opcje graficzne, ok. Przejdźmy do rozgrywki i zobaczmy jak to wygląda. Ja już troszeczkę, powiem szczerze, w to grałem, ale no niestety skończyło się to moją porażką, ale już wiem jak przejść pierwszą planszę, tylko nie jest to łatwe do wykonania. Dobrze, tutaj mamy preview, włączę. Tak wygląda mapa pierwszego poziomu. Poruszać się tylko możemy, czy generalnie wydawać komendy, tylko w miejscach, gdzie są te zielone, miejsca. I tylko tutaj możemy cokolwiek zrobić. Natomiast wszystko inne to nas załatwia. Polodzie się ślizgają, więc nie ma możliwości cokolwiek zrobić. No dobrze, zobaczmy jak to będzie wyglądało. No właśnie, tak to wygląda. Prawym przyciskiem myszy jak klikam, to przesuwam obraz. Jak widzimy, tutaj jest właśnie to zielone pole. No i na początek dam to, tak? Na zielonym polu mogę, kierunek, o, nie udało się, nie zdążyłem i straciłem już, już teraz nie przejdę, więc muszę dać Armageddon, bo nie uda się już mi tego przejść, tak? Za późno wcisnąłem, on pojechał dalej i niestety lipa, więc spróbujmy ponownie. Ale ja mówię, strasznie ciężka ta gra. Pierwsza plansza Sasha to już doprowadza do szału, a co dopiero kolejne. A podobno wszystkich plansz jest 100. Ok, dobra, teraz się udało. No i teraz tutaj muszę też precyzyjnie obrócić w odpowiednim momencie. Teraz. Teraz. Za daleko. Za daleko będzie. Pewnie, że za daleko. Już nie przejdę. Mówię, grałem, to wiem co mówię. Nie ma szans przejść dalej już. Jeśli tutaj się popełni błąd. Nie wolno w tej grze popełnić żadnego błędu. Może uda mi się przejść chociaż tą pierwszą planszę. Nie udało mi się to. Nigdy. Może dzisiaj, może teraz. Może podczas nagrywania tego filmiku uda mi się to zrobić. Dobra, nie poślizgnął się, jest ok. Właśnie tutaj czasem się mylę między lewym a prawym przyciskiem myszy, więc bo tu muszę lewy przycisk, teraz już szybko muszę to wziąć i teraz tego gościa jak będzie praktycznie spadał. Dobra, o i teraz buduję. Wtedy mam pewność, że nikt mi nie zginie. Teraz muszę dojść tutaj. Tak. A już się tam ślizgają. Dobra, mam trochę zły widok, muszę obrócić. Co tu mamy? To. Dobra, dawaj. W tamtą stronę. Tak. Teraz szybko to. Buduj. Już buduj, już buduj. Tak jest, bo nie wyrobisz się, gościu. Ok, spróbuję to obrócić tak, żeby jakoś to widzieć. Kurczę, to jest normalnie to sterowanie, to jest. Tą kamerą jest... Już się nie uda. Ten. Nie w tą stronę. No nie w tą stronę. No co za...
No już i Armagedon. Niestety. O tak właśnie to jest, bo to jest bardzo ciężko. Trudno się steruje tą kamerą. Można strzałkami kursora to robić również. Więc może będzie trochę łatwiej się poruszać, ale nie wiem czy... Natomiast klawisz AS to mamy obroty kamery. AS mamy obroty kamery. Także no nie wiem co jest lepiej. O, teraz się nie cofnę, bo... No bo się nie cofnę. Bo musi jakiś element blokować. No i już, tam już piorun gościa zabił, bo jeśli on już za daleko poleci, to niestety już piorun go załatwi. A każde załatwienie przez piorun to niestety utrata jednego lemminga. Oj, po prostu słaby w tym jestem, bardzo słaby. Trudna gra jest. Albo jestem tak słaby, albo faktycznie jest no nieco przesadzony poziom trudności moim zdaniem. Dobra, dawaj. W tą stronę. Dobra. Może strzałkami kursora trochę sobie pomogę. Ale to jest właśnie tak, że kamera reaguje z przeszkodami. I tu jest właśnie ten problem, bo... Dobra, teraz będzie w porządku. Bo czasem kamera lubi się zablokować. Dobra, ale jakoś... No dobra. Myślę, że teraz będzie dobrze. Że teraz się uda tą planszę przejść. Dobra. No, idzie następny. Gdzie on to jest? Jest. Jest. Teraz muszę w odpowiednim momencie... Teraz. Teraz to. Buduj. Już. Już buduj. Tak jest. Dobrze. Tak, żeby wyrobił się. Tamten spadł. Dobra, i do przodu, i buduj dalej. Tak, teraz już się uda. Dwóch chyba stracimy, ale już reszta będzie wchodzić. Ok. Dobra, teraz już chyba będą wskakiwać. Ok, dobrze, udało się. Jest szansa, że się uda. Przejść. To teraz musimy tylko dać tutaj plus. Tam niestety dwóch zginęło. Może trzech. Oj, teraz idzie ich cała garstka. Jeden za drugim. No, jak to w lemmingach bywa, prawda? W tych wersjach 2D również była podobna sytuacja. No, kilku zginie, bo musi zginąć, bo tych już nie da się nic z nimi zrobić. Ale reszta myślę, że przejdzie. Teraz, czyli sukces, przejdę chyba pierwszą planszę. A i to jeszcze nie do końca jest pewne. Ale myślę, że teraz już się uda. Tak, aż będę się przyglądał, jak to wszystko zmierza do zwycięstwa. Dobra, idą sobie. No dobra, jednak widzę, że sterowanie kamerą przy pomocy klawiszy kursora jest zdecydowanie lepsze niż prawym przyciskiem myszy, więc oczywiście to robimy. Tu jeszcze mamy gościa, który kopie kilofem pod kątem, gościa, który kopie na prosto, tu jest gość, który wybucha, a tu jest zatrzymywanie, czyli w drugą stronę, tu jest jeszcze coś, ale nie wiem co to jest. In 3, czyli o 3 więcej, to chyba przeszliśmy. Tak mi się wydaje, że chyba udało nam się przejść tą planszę. Aha, teraz mamy out 3, więc musimy dać Armagedon. Niestety, bo ci niestety nie wejdą już do domu. Ale udało się. Password mamy Lemmings. Ok. 75 uratowanych, potrzeba było 72. Ok, teraz będzie kolejna plansza pewnie. Level 2, Lemmings Grotto. Nie wiem co to będzie, a mogłem sobie wziąć podgląd chociaż, więc nie bardzo wiem co mnie tutaj spotka. Ojej, tutaj jest normalnie taki numer. Jak oni będą tutaj wędrować? Jakaś góra.
i będą się wracać, tak? Co my tu mamy? Kierunki. Dobra, to chyba trzeba będzie ustawić jakiś kierunek. Jak się za dużo zrobi. Dobra. Dobrze to zrobiłem. Nawet nie wiem. Może tak, dobra. Idzie do następny. Ten niech będzie kierunek tu. Nie wiem, co tu jest dalej. Bo ta kamera jest fatalna. No co? Nie przejdę kamerą już więcej? No to jak ja nie przejdę kamerą, to jak to mam to? Jak ja mam to się obniżyć kamerą? Co? Jeszcze tutaj czas mam do tego wszystkiego. Tutaj co to jest ta strzałka? Nie wiem, co to jest ta strzałka. Nie rozumiem. Nie wiem, może. No to jak ja mam tu przejść, no? No puszczę tam lemingi i co? No i to jest właśnie to, że tutaj kamera, jeszcze spinacz jest po ścianach, tu jest jakiś gość, który lata. To jest chyba pauza. Gdzie tutaj masz pauzę? Czekaj, czekaj. Kamera druga. Kamera trzecia. Że to są kamery. Gdzie jest ta kamera? Aha, rozumiem. Kamera czwarta i kamera pierwsza. Dobra, rozumiem. Czyli są tutaj inne kamery. Czyli muszę najpierw tych tutaj skierować w odpowiednim kierunku. Gdzieś tam polas. Aha. Dobra, ale gdzieś tu się wraca. Ok, już rozumiem, dobrze. No. Dobra, teraz już sobie idą tu. Teraz tak, ja muszę to zobaczyć. Ja muszę teraz tu ustawić ich. Też cyk. No. Idą już teraz. No nie wytrzymam. No teraz jeszcze jeden kamień tutaj jakiś był. O rany. I być może. No tak, a to mi będzie potrzebne na 2T. Dobra, już wiem, o co chodzi, to damy sobie Armagedon. O, jakie dziury się porobiły. Pięknie to wyglądało, muszę przyznać. No, niestety zganili mnie. Że taki ze mnie super zawodnik. Dobra, już tutaj musimy się wycofać kamerą, tak. Dobra, bo ta kamera teraz na razie latała byle jak. Już tutaj bierzemy. No dobra. Puszczę ich. Teraz następnego. Tu muszę kolejnego dość szybko, żeby właśnie za dużo tych nie tracić. Dobra, teraz tak. Następny będzie musiał. Dobra, gdzieś tu. Teraz muszę ich skierować na tą stronę. Muszę się przyjrzeć temu wszystkiemu. Jak to wygląda. Kurka wodna. Trzeba było tam tego do końca puścić. Do końca puścić. Dobra, Armagedon. Tak, też precyzyjnie trzeba to zrobić w miarę.
No i spróbujemy jeszcze trochę, chociaż kawałek, bo to nie wiem, czy będę całość chciał przechodzić, bo, bo gra jest trochę, że tak powiem, niełatwa, no niełatwa jest. Dobra, ten puścił tutaj, żeby do końca. Dobra, teraz tak, tutaj musi być, aż tu w tym miejscu musi stanąć kolejny, żebym jak najmniej wyczerpał tych właśnie rzeczy. Dobra, on teraz tu stanie i będzie ok. Teraz się obrócę w tą stronę i muszę mieć, jak tutaj, jak go muszę ustawić. No właśnie, z tą kamerą to jest po prostu istna kałabania. Tak, tutaj jest, to muszę gdzieś tutaj to zrobić. Powiedzmy teraz. Chyba będzie dobrze. Chyba będzie dobrze. Zobaczmy. Idzie dobrze, dobra, kamera 2. Kamera 2. Kamera 3. A gdzie to jestem z tą kamerą? Nie wiem, gdzieś za daleko chyba. Kamera 2. 4. Pierwsza. Druga kamera. A ta kamera druga mnie nie urządza. Kamera trzecia. Aha, tutaj są. Tutaj są. Tu jest blokada na tym kamieniu, więc muszę, nie wiem, czy tutaj da się coś takiego rozwalić, taką górę, nie wiem. No tak, tylko pytanie, którego, dawaj. I teraz, okej. Dobra, teraz powinni iść tu, teraz skierujemy na ten kamień. Dobra. Dobra, tu będą szły. Tu i tu. Dużo, trochę czasu dali tutaj na tą misję. Ja się wcale nie dziwię, bo ta misja jest co najmniej... No widać jaka jest. O, lala. No tak, jeszcze tutaj musimy w tą stronę. Tak, bo tamten już nas tutaj zatrzymuje. Ale tutaj nikt nic nie dostał. Dobra, i muszę puścić... Tu... Nie, tutaj bym musiał bardzo szybko puścić. Dobra, jest tu mętlik w tą stronę. Gdzie ty tam idziesz? Wracaj się. Teraz. Chyba będzie dobrze? Czy za wcześnie, żebym go puścił? Oj, chyba za wcześnie, żebym go puścił. Trochę dalej powinien być. No właśnie. A te, i tak mi jeden został. Więc nie wiem, czy akurat tutaj nie da się. Dobra, wysadzimy gościa. Dobra, tutaj mamy jakieś sekundy. 4, 3, 2, 1. A, można te górki rozbijać. I wtedy zaoszczędzimy coś, tak? Dobra, no to zobaczymy jak działa. Może kimś można przelecieć. A, schody. Jeszcze można właśnie budować. Ale to chyba nie jest dobry pomysł.
masz już? Brakło ci. No dobra, to temu damy. No i może przejdzie nad tym. A to chyba już będzie prosta droga do... Tak, oni zaczną spadać, bo tam temu się skończy. O, dobra, następny idzie. Kamera czwarta. Kamera czwarta. Tak, przejść tego nie przejdę, ale przynajmniej idzie. Ale przynajmniej, jak to się mówi, nie oddam skóry za darmo, nie? Dobra, wchodź lemingu trójwymiarowy. Dobra. No nie mamy już niestety kierunków innych, więc to już jest koniec tej planszy. Także pierwsza była dość karkołomna, a druga to już jest zupełnie szalona, bo nie wiem, jak tutaj po prostu to wszystko... Kamera czwarta. Zobaczymy przynajmniej, gdzie jest chałupa. Gdzie jest chałupa. No, zobaczmy. Tutaj są moje lemingi. A tu jest chałupa. Wyjście z groty. No ale niestety nie uda mi się tego zrobić, więc zrobimy spektakularny... No właśnie. Cudownie, cudownie. Pod tym względem ta gra jest debeściarka. Dobrze, bardzo, bardzo trudna gra, ale z drugiej strony wymaga szybkiego myślenia, oczywiście, i jeszcze dodatkowo nie tylko szybkiego myślenia, ale i zręczności, tak? Bo trzeba w miarę szybko pewne rzeczy im włączać, dawać i tak dalej. Także no, niełatwa jest ta gra, przynajmniej nie w tej wersji trójwymiarowej. W wersji dwuwymiarowej no to łatwiej pewne rzeczy jest przeanalizować, natomiast tutaj jest zdecydowanie trudniej. Ale jeśli ktoś lubi małomigłówki połączone ze zręcznością, to myślę, że to będzie bardzo dobra pozycja do zabawy. I to było tyle, jeśli chodzi o wideo recenzję tej gry na PC-ta pod systemem DOS-owym. Pozdrawiam.